nie zauważyłam was. A wy zauważyliście to? Cześć Kończaki, z tej strony Kojkoko. Jakiś czas temu obiecałam, że zacznę tutaj taki wątek ozdób ślubnych, więc właśnie dzisiaj będziemy to robić. Jak zauważyliście, przynajmniej mam nadzieję, że zauważyliście, bo wskazywałam wam, dzisiaj zajmiemy się tematem ozdób do włosów i zaczniemy od takich prostych rzeczy, takich szybkich do zrobienia wsuwek, a później przejdziemy do takiego wianka, o której po prostu masa osób prosiła i przyznam sama, ja też tego typu ozdoby uwielbiam nosić, robić i prezentować. Jednak zanim przejdziemy do materiałów, pamiętajcie, żeby zasubskrybować ten kanał i koniecznie kliknąć w dzwoneczek, który znajduje się obok. Dzięki temu nie przegapicie w ogóle wszystkich filmów, bo pojawia się tutaj naprawdę masę różnego rodzaju treści i filmów, i vlogów, i w ogóle wszystkiego. Więc koniecznie to zróbcie i dajcie filmikowi łapki w górę, jeżeli oczywiście chcecie dalej oglądać jakieś ozdoby, nie tylko na włosy, ale na przykład na stół, czy w ogóle inne filmy związane z tematyką ślubną. A jeżeli już to zrobiliście, to możemy lecieć do materiałów. Aby przygotować takie ładne ozdoby właśnie ślubne dla panny młodej, czy nawet dla jakiejś duchenki, potrzeba wielu elementów. Ja przygotowałam sobie tutaj różnego rodzaju kajaniki, też naprawdę trochę tutaj przekładek, jakieś akrylowe kwiatuszki, wszystko co tak naprawdę mi zalegało, a jednocześnie odpowiadało mi kolorystyką. Wybierajcie kojaliki i elementy, najlepiej akrylowe albo szklane, byle nie było to nic ciężkiego. Do tego potrzebujemy też cienkiego drycika, w moim przypadku jest to drycik 0,3 mm. I do tego trochę tutaj wsuwek. Można jeszcze kupić takie akrylowe lub metalowe grzybyki do ozdabiania. Ja po prostu nie wyrobiłam się w czasie, one jeszcze nie doszły, ale to nic, bo pokażę wam jakby jak zrobić ten bardzo modny wianek właśnie wykorzystując wsuwki, bo wiem, że wiele osób na przykład nie może sobie pozwolić na zakup rzeczy przez internet, a stacjonarnie tych grzybyków dostać nie zawsze się da. Bierzemy nasz drycik i ucinamy kawałek. Nie musi być to duży kawałek, nawet coś takiego. I wybieramy nasz kojalik. Ja sobie wybrałam na pierwszą ozdobę takie szklane kocie oko, które jak widzicie bardzo ładnie opalizuje. Nawlekam ten kojalik. Decyduję się jeszcze na taką zwykłą, drobną przekładkę, którą też nawlekam właśnie tylko z jednej strony. I na taki drobny kojalik, jest to Toho w rozmiarze 0,8, ponieważ będę teraz przez dokładnie te same otwory wracać, omijając ten duży kojalik. To znaczy, nawlokłam ten kojalik i wracam tutaj do tych elementów, które zostały nawleczone wcześniej, czyli wracam przez ten sam otwór w przekładce i w kojaliku. Właśnie w ten sposób ten mały, ten drobiazg, czyli Toho w rozmiarze 8, nam tutaj wszystko blokuje, żeby nam te pozostałe ozdoby nie spadły. I teraz bierzemy naszą wsuwkę i tutaj te odnogi drycika, pewnie tak jest poprawnie, owijamy wokół naszej wsuwki. I taka moja mała dygresja. Bardzo często te wsuwki ślubne są białe i to mnie strasznie zastanawia, ponieważ wsuwka sama w sobie wydaje mi się, że powinna być niewidoczna. Dlatego ja właśnie z racji tego, że mam włosy ciemne, prawie czarne, zdecydowałam się na ciemną wsuwkę. Oczywiście jeżeli macie włosy jasne, blond, czy nawet chcecie, żeby wasze wsuwki też były widoczne, no to wybierzcie właśnie takie wsuwki. Pierwsza ozdoba jest gotowa. Zaraz zobaczycie, jak to prezentuje się we włosach. Oczywiście pamiętajcie, że ślub to jest święto wasze i waszego partnera lub partnerki. Dlatego zróbcie takie ozdoby ślubne, jakie wam się podobają. Czyli w moim przypadku jeszcze zrobię sobie czaszkę, bo dlaczego nie, ale jakby technika zostaje ta sama. Jak widzicie, kilka podstawowych ruchów, a ozdoba do włosów jest gotowa. I nie musi być tylko na ślub. Można robić takie oczywiście
dla siebie, do jakiejś stylizacji letnich, strojów, czy nawet żeby poprawić sobie humor, bo robi się je szybko, łatwo i można wykorzystać to, co nam zostało z jakichś innych projektów. Okej, i teraz przechodzimy do wianka. Również wracamy do naszego dziecika, ale ucinamy go zdecydowanie dłuższy kawałek. Ponieważ on posłuży nam jakby za podstawę naszej gałązki. Ja lubię go składać na pół i zacząć od jednego dużego kojelika, który będzie tam na samej górze. Ja najczęściej wybieram coś okrągłego, tu mam taki fajny akrylowy kojalik, który później zobaczycie jakby jak pięknie opalizuje w naturalnym świetle i w ogóle był bardzo tani. Jest tu na górze i ja po prostu teraz palcami trochę ten mój drucik skręcam na kilka centymetrów, najczęściej 1,5 do 2. I to teraz tak naprawdę to będę powtarzać wiele, wiele razy, próbując różnych kombinacji. To znaczy, na przykład wezmę sobie kilka drobnych kojelików. Akurat złapałam za 5 kojelików Toho, które też na blokę, na jeden koniec. Przesunę go do mojego dziecika. Jakby widzicie, że pracuję tylko na jednym końcu. Zostawię tutaj kawałek, nie przesuwam na sam koniec. Skręcę. Mam jeszcze taki ładny kwiatuszek. I tutaj dokręcę do podstawy, robiąc gałązkę. Jeżeli chcecie, to można jeszcze je skręcić ze sobą. I będziemy to powtarzać, aż skończy się nam drucik. Czyli teraz sobie złapię z drugiej strony. Powiedzmy, wezmę taki duży kwiatek, który na blokę, kwiatuszek. I jakby nie mogę teraz wycić w ten sposób, ponieważ on się dziwnie ułoży. Więc wybiorę taki mały sztuczny opal, właśnie szklany, który zrobi mi zasiadek kwiatka. I omijając opal, wycę przez dziurkę w kwiatku. Też właśnie skręcę ten drucik, żeby całość się trzymała. Całość mi się tak dobrze zwijało, że przygotowałam sobie aż 6 takich gałązek. I teraz będę przechodzić do zmontowania ich z moimi wsuwkami. I tak, jeżeli możecie kupić właśnie taki plastikowy albo metalowy grzebyk, no to spokojnie go kupcie, bo wtedy tylko zawijacie tutaj te końcówki. Ale jeżeli nie możecie, nie chcecie, nie macie, to już pokazuję Wam, jak to wszystko razem zmontować. Zaczynamy od 2 środkowych gałązek, które na samym początku zwijamy ze sobą. Tak jakbyśmy po prostu, tak jak przed chwilą po prostu dowijaliśmy kojaliki, tak teraz te gałązki zwijamy, rozkładając je lekko na boki. W ten sposób i bierzemy kolejną gałązkę, którą dowijamy do którejś tutaj, ja sobie przełożę na tą stronę, którą też tutaj właśnie dowijamy. Już kawałek dalej. Tak, aby nam się to razem trzymało.
i ja posługuję się właśnie tutaj tą końcóweczką, żeby to mocniej ze sobą zwinąć. I tak robimy z pozostałymi. I teraz moja rada jest taka, żeby wziąć trzy wsówki i te tyciki, które nam tu zostały, owinąć w ten sposób, że dwie wsówki po bokach i jedną na środku. Oczywiście tych wsówek możecie też zrobić więcej. Trzy to w moim wypadku jest jakby najlepsza opcja, ponieważ trzy jestem w stanie sobie nawet sama bez niczyjej pomocy owinąć wokół głowy. I po schowaniu wszystkich końcówek nasz wianuszek właśnie prezentuje się w ten sposób. Jak widzicie, mieszanie tutaj różnego rodzaju korelików, szklanych, akrylowych, listków, kwiatków, czy nawet samych takich okrągłych sprawia naprawdę świetne, świetne wrażenie. A jeżeli się go jeszcze wepnie w taki ładny koczek albo w jakieś pięknie ułożone fale, to już w ogóle cud miód malina, zresztą sami zobaczcie. Jak widzieliście, taki wianek jest po prostu przepiękny i idealnie wygląda przy jakichś koczkach, czy jakichś lokach, czy w ogóle jaką tam sobie fryzurę wymyśleliście. I tak naprawdę nie wymaga jakichś specjalnych umiejętności, po prostu trochę czasu i kilka korelików przygotowanych wcześniej i można mieć coś naprawdę bardzo ładnego, a przede wszystkim dopasowanego do naszej sukni, czy nawet do zwykłych outfitów, ponieważ można je zrobić również tak, żeby nosić na co dzień, czy na jakieś imprezy, czy w ogóle gdziekolwiek chcecie. Pamiętajcie, jeżeli zrobicie czy taki wianek, czy takie wsówki, czy w ogóle cokolwiek związanego z filmami, które pojawiają się na tym kanale, to koniecznie oznaczcie je używając małpki albo hashtagu kurkoko, dzięki temu będę mogła znaleźć wasze prace. I pamiętajcie, dawajcie filmikowi łapki w górę, jeżeli chcecie jeszcze zobaczyć jakieś filmy związane z tematyką ślubną i koniecznie subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić żadnych filmów. Tak. Więc róbcie swoje ozdoby, a my widzimy się następnym razem. Pa!